pierwsze polowanie reprezentacyjne na zaproszenie prezydenta Mościckiego odbyło się już w styczniu 1927 roku w Spale. Tu widzimy na fotografii właśnie dyplomatów akredytowanych w Warszawie z udziałem właśnie prezydenta Mościckiego. To była już potem produkowywana tradycja. Oczywiście dyplomaci akredytowani w Warszawie zagraniczni z przyjemnością i z wielką estymą przyjeżdżali właśnie do prezydenta, bo to ogromne wyróżnienie. No i oczywiście słali swoje klawisy, depesze do swoich ministerstw spraw zagranicznych, jak ten prezydent Mościcki świetnie tu traktuje i przyjmuje. No tutaj są też koledzy z Białowieży i od razu mogę powiedzieć, że to jest ten, bym powiedział, posąg Żubra, który rodzi do dzisiejszego dnia, że tak powiem, pewnego rodzaju animozję pomiędzy środowiskiem Białowieży i Spały. No ale wola prezydenta Mościckiego była taka, że jak po traktacie ryskim Rosjanie zwrócili Polsce Żubra i przez jakiś czas stał na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, to już w 1927 roku kazał po prostu posadowić posąg Żubra na linii prostej od swojego pałacyku myśliwskiego i do tej pory no, mamy to, co mamy, a Białowieża ma z wózek myśliwych ufundowaną replikę, też ładna, ale nie oryginał w każdym razie. Oryginał jest tutaj w Spale i chcę zapewnić kolegów z Białowieży, że na pewno go nie oddamy. No oczywiście, bo dzisiaj będziemy odsłaniali dzięki inicjatywie lotu pana wójta i fundatorów na czele z mamą i Wojtkiem Przetakiewiczem piękny pomnik pana artysty Sobocińskiego. Natomiast tutaj jest też ten ulubiony wyżeł Lord Gryfo, prowadzony właśnie na polowanie. Nie wyżeł? Nie wyżeł, Gryfo. Gryfo, przepraszam. Już w 1927 roku, prawdopodobnie za namową właśnie wspomnianego kapitana Rowelewskiego, to był taki gest sanacji, bo ruch ludowy przed wojną był bardzo radykalny i wpływy rzeczywiście tam organizacji politycznych, ludowych były bardzo silne. No sanacja coś musiała z tym ruchem zrobić, więc to był taki gest otwarcia sanacji w stosunku do ludności chłopskiej. No i wymyślono oczywiście te dożynki. Szczęśliwie do dnia dzisiejszego praktycznie są kultywowane, w tym roku nie wiadomo czy będą, ale generalnie pierwsze odbyły się w 1927 roku i to rzeczywiście był ogromny sukces również społeczny i polityczny prezydenta Mościckiego. Przyjechało kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli wsi właśnie do Spały, maleńkiej Spały i te dożynki odbywały się później kolejno jeszcze w 1928 roku, w 1929 odbyły się w małej wsi Smardzewica, ale to dlatego, że wybuchł kryzys gospodarczy, po prostu było bardzo słabo z pieniędzmi. Kolejne odbyły się w 1930 roku i ostatnie w 1933, więc to też nieprawda, że przed II wojną światową te dożynki odbywały się w Spale co roku, to nie było tak. To już w drugiej połowie lat 30. to nie miało miejsca. No, dzięki dożynkom Spała wzbogaciła się ogromne inwestycje o charakterze sportowym. A wynikało to z tego, że podczas dożynek w 1928 roku spadł ogromna ulewa. W związku z tym uznano, że trzeba wybudować halę, gdzie ludzie mogą się również pomieścić. Ponadto wybudowano ogromny stadion. I można powiedzieć, że to był początek i założenie Centralnego Ośrodka Sportu, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj Spała jest znana w Polsce powszechnie dzięki przede wszystkim dożynkom, ale obiektom sportowym i sportowcom. Witamy w mistrzynie świata koleżankę Wandę Panfil i naszego Piotrka Gruszkę, mistrza świata, także obydwoje są mistrzami świata. Dzięki Spale są medale.
A tutaj prezydent Mościcki wręcza właśnie na jednym z zawodów sportowych dyplomy. A ten kolega, który stoi w garniturze na pasze przed prezydentem, to jest słynny Mikasz Kurkiewicz. No, w 1935 roku odbyła się gigantyczna impreza właśnie w Spale i w okolicach. Dżembore, czyli 35-lecie ZHP z udziałem również delegacji skautowych z całej Europy. Też było tu kilkadziesiąt tysięcy młodzieży harcerskiej. Przebywali tutaj prawie 3 tygodnie. Tutaj właśnie na tym zdjęciu fotografii chcę Państwu pokazać. Po prawej stronie jest wojewoda śląski Grażyński, który był szefem Rady Naczelnej ZHP. Ale ten pan z lewej strony to jest pan Teleki, były premier węgierski i w związku z tym, że wczoraj była rocznica zwycięstwa nad bolszewikami pod Radzyminem, pod Warszawą, pan Teleki jako premier rządu udzielił ogromnej pomocy właśnie polskim wojskom i nie było to tylko pomoc werbalna i niektórych to tylko kredyty, ale była ona bardzo realna. Postać tragiczna pan Teleki, bo niestety w czasie okupacji popełnił samobójstwo, bo jak Państwo wiecie, no, Węgry związały się z reżimem hitlerowskim i po prostu poniosły z tego tytułu ogromne konsekwencje. No Hubertus, prawda, no to jest też ta impreza, która w zasadzie od 1930 roku dzięki prezydentowi Mościckiemu ma swoje początki właśnie w Spale. Prezydent Mościcki nie tylko był myśliwym, ale również przyjacielem leśników, strażników leśnych, w ogóle przyrody i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście w drugą stronę również te przedstawiciele tych grup społecznych również darzyły go ogromną estymą. No, spotkania reprezentacyjne, no co by tutaj powiedzieć, nie tylko myśliwi, nie tylko dyplomaci, tętniło życie w Spale, była to rzeczywiście takie miejsce, gdzie po raz pierwszy, można powiedzieć, przyjeżdżali przedstawiciele mediów, a ówcześnie prasy kolorowej, robili wielkonakładowe wydania z wydarzeń, które się odbywały w Spale. To jest słynny Grzybek nad Pilicą. Dzięki panu wójtowi mamy to otworzenie tego pięknego Grzybka. Piękne miejsce, polecam Państwu zrobić, dokonać tam wycieczki. No, tutaj mamy prezydenta Mościckiego z Józefową Potocką hrabiną i nuncjuszem apostolskim Armadzi. No, takie postacie w Spale i również przed wojną bywały. No, tutaj nie było czym się popisywać, bo jak Państwo widzicie, z mostu spuszczano po prostu żarówki rtęciowe. A zabawa polegała na tym, że dyplomaci strzelali do tych żarówek, a rtęć się wylewała z żarówek do Pilicy, potem do Wisły. Dzisiaj podejście do ekologii mamy zupełnie inne. No, trzeba też powiedzieć, że był prezydent Mościcki gospodarzem tego regionu, nie tylko wyłącznie w ujęciu spalskim. To jest dom budowy, który powstał w 1928 roku została zakończona budowa w Królowej Woli, natomiast oficjalne takie z pompą otwarcie było w 1930 roku. To też była jedna z inicjatyw właśnie wspomnianego kapitana Robeleskiego, który był szefem OSP również w Królowej Woli. A mówię to patrząc głęboko w oczy naszemu wójtowi, który również jest przecież strażakiem. Kościółek został wybudowany za kadencji prezydenta Wojciechowskiego, ale rzeczywiście prezydent Mościcki wyposażył go i zarówno witraże Jerzego Winiarza fantastyczne i również w ołtarz Konarzewskiego, patrząc tutaj na kolegę Szewczyka kilka lat temu podczas Hubertusa wręczył naszego proboszcza po prostu kopię rysunków graficznych Konarzewskiego, które kupił i przekazał jako kopię. No, ośrodek żubrów w Smardzewicach. Prezydent otrzymał od Polonii Kanadyjskiej kilka bizonów, które stały się prekursorami stada
No niestety do dzisiaj nie istnieje, bo niestety one chorują na gruźlicę i profesor Dzielic jako specjalista mógłby tutaj długo na ten temat mówić, dlaczego tak się dzieje z naszymi żukami. No i nowus, następna, bym powiedział, miejscowość, wieś na naszym terenie, którą również darzę wielką sympatią. To jest ciekawa fotografia z 1938 roku. Wizyta chłopów nowłockich u prezydenta w pałacu. Obok niego stoi ojciec Holbe, który mamy dowód na to, że również był w Spale. Obok prezydenta druga żona Maria Mościcka z domu Dobrzańska. No, trzeba powiedzieć, że prezydent Mościcki miał szczęście do kota. Widocznie coś w sobie miał, bo po prostu i Michalina Mościcka była wspaniałą kobietą, zresztą darzył ją marszałek Piłsudski ogromnym szacunkiem. Może niekiedy nawet bym powiedział większym niż prezydent. Szanował ją zwykle, zawsze pamiętał o imieninach, zawsze adiutant, najczęściej Pieniawa, oczywiście pułkownik Pieniawa przywoził jej prezenty i listy od marszałka Piłsudskiego. Druga żona, młodsza od niego o 29 lat, z którą się pobrał w 1933 roku, też można powiedzieć zdała egzamin, chociaż oczywiście prezydent marszałek Piłsudski legendarnie się wypowiedział na temat tego mariażu. Coś było związane z browarem, bo jak się trzeba można napić, to nie trzeba browaru kupować, ale to jest legenda. Ona rzeczywiście była wierną towarzyszką do śmierci prezydenta Mościckiego w Szwajcarii. Potem rzeczywiście oni klepali straszną biedę, bo oczywiście przecież prezydent sanacyjny nie cieszył się poparciem Sikorskiego, w związku z tym były obcięte fundusze, tam grosze dostawali, a już był zbyt stary, żeby po prostu na Politechnice pracować.